Hej, witam Ciebie na kanale Budowniczy Domon. Proszę bardzo, zostaw suba. Ciebie to nic nie kosztuje, a ja wiem, że to moje nagrywanie ma jakiś sens. Także łapka w górę, subik i oglądamy filmiki gipsowe. Tak jak widać, ściana uprzednio jest zagruntowana beton kontaktem, w tym przypadku firmy Knauf, ponieważ stosuje tynk gipsowy Goldband właśnie tego producenta. Następnie zaciągam narożniki lewy oraz prawy narożnik, pionuję, robię sobie jakby takie bazy i do nich odnoszę się przy nakładaniu tynku, czy też ściąganiu tego tynku. No i zobaczcie, jak mi poszło. Obejrzyjcie timelapsy, jeszcze kilka słów pod koniec filmiku. Druga warstwa nakładana jest, gdy mokre na mokre, czyli pierwsza warstwa tynku lekko podsycha. Już czuć, że zaczyna wiązać, wtedy nakładamy drugą warstwę. No, chyba że robimy tak, jak robiłem w czerwcu, w upały. Walę pierwszą warstwę i czekam, aż całkowicie wyschnie pierwsza warstwa tynku gipsowego, dopiero wtedy drugą. No, ale tak jak wspominałem w poprzednim filmie o tych tynkach gipsowych, na własną odpowiedzialność. Ja mam sprawdzony patent, tak wychodzi. A tutaj robię klasycznie, tradycyjnie, czyli tynk gipsowy, dwie warstwy, mokre na mokre. No i tyle. Mamy już listopad, warunki nie sprzyjają ku temu, żeby czekać, aż pierwsza warstwa wyschnie. No, dlatego lecę klasycznie. Gdzieś tam w przybitkach zobaczycie, jak montowałem tunel na kable na ściance telewizyjnej. No i jak zaciągałem gips. Druga warstwa tynku zaczyna podsychać. To bawimy się w lizakowanie. Teraz jest prosto. No i co? Tu się tylko gładzie i tyle.